Cześć, z tej strony Łucek, witajcie na moim kanale. Motorola Moto G8 z plusem, czyli klasyczne G, nazwijmy to G, Gietka. Motka G od właśnie stajni Motoroli. Jak co roku ta seria wypada całkiem ciekawie, jeżeli chodzi o działanie. Zawsze były przeważnie takie w miarę szybkie, ogarnięte i fajne w użytkowaniu, no ale w tym roku troszkę się zdziwiłem tą Motorolą. Mianowicie sam procesor Snapdragon 665, który już miałem okazję testować w kilku urządzeniach, Nokia 7.2, Redmi Note 8T, właśnie Motorola i jakoś nie wiem czemu Motorola wypadła najgorzej. Teoretycznie zawsze optymalizacje systemu, jeżeli chodzi o szybkość działania, były mocno fajne, gdyż ten w miarę czysty Android i właśnie otóż to samymi dodatkami Moto sprawował się zawsze świetnie, no a tu jakoś dziwnie. Mam wrażenie, że może troszeczkę wolniejsze pamięci są może te kwestia sprawdzenia dokładnie w benchmarkach i w na przykład w testach AndroBench, jak to wypada, więc obstawiam, że tutaj niestety nie jest tak super jak mogłoby być, więc no lekki minusik. Poza tym telefon wygląda, no, jak to Motorola, bardzo ładnie. Palcuje się ewidentnie i to mocno, bo widzicie, że mimo że go wyczyszczę, wezmę do rąk, to no, paluszki pozostają. Wersja oczywiście Cosmic Blue, ewentualnie jest jeszcze czerwona, Crystal Pink, czy też no, czerwono-różowa. Jest to oczywiście etui, ale powiem Wam, że no, jest to oczywiście smartfon do testów, ale etui już po jakimś czasie robi się żółte, więc nie jest to zbytnio fajna sprawa, bo wiecie, że te wszystkie przeżyczyste niestety żółkną i później ten telefon tak cudownie, jakbyśmy chcieli, fajnie nie wygląda w tym, no a więc może na razie sobie je zdejmijmy i porozmawiajmy dalej. Fajny duży wyświetlacz, 6,3 cala, 2220x1080, sprawował się całkiem nieźle jak na LCD IPS-a. Jasność nawet maksymalna jest, powiem Wam, że na sensownym poziomie, jeżeli chodzi o słońce, użytkowanie go w jakichś takich warunkach nie zauważyłem większych problemów. Wiadomo, nie jest to żaden OLED, AMOLED nie wypali się. Nie będą z tym związane z problemów. Czerw trochę nie jest czarna. Kąty widzenia, jak to w LCD-ku, troszkę uciekają, no ale nic na to nie poradzimy. Tak to wygląda tego typu matryca. Ale coś zawsze kosztem czegoś. Oczywiście matryca z cięciem, czyli macie tą nieszczęsną kamerkę do waszej gębki, tak to nazwijmy. No ale cóż, jeżeli ktoś potrzebuje, to używa. Oczywiście apka Moto, klasycznie, wiecie co wszystko zrobić, gesty. One się praktycznie nie zmieniły chyba od wielu lat. Praktycznie nie widzę zbytnio jakichś innych nowych, więc zawsze można je spokojnie sobie odpalać. Sama prędkość działania, no może nie jest to top, bo wiecie, Snapdragon 365 nie jest jakby najszybszym urządzeniem, ale jakoś można sobie do codziennych, że tak powiem, zadań i użytkowania spokojnie starczy. Wiadomo, nie jest to permanentne, szybkie, mega turbo odpalenie jakiejś dowolnej rzeczy. Zawsze troszeczkę musicie poczekać, no ale to jest średnia półka, choć no właśnie ta seria G jest taką jakby średnią półkową, bym powiedział, ale no cóż, lepsze smartfony od Motorola też występują. Szkoda właśnie, że Motorola nie używa troszeczkę mocniejszych procesorów, no a wiadomo, wtedy urządzenie byłoby znacząco droższe i kosztowałoby więcej. Jeżeli chodzi o kwestię systemu operacyjnego, no to tutaj zmian od 2 lat zasadniczo nie widzę. Praktycznie Android w wersji czystej plus to, co sobie sama Motorola dodaje od siebie, że tak nazwijmy, jeszcze niestety 9. Szkoda, że nie ma Androida 10 zabezpieczenia na poziomie 1 lutego, więc jak na kwiecień, no jeszcze bez dramatu, ale mogłoby być troszeczkę częściej to urządzenie aktualizowane, więc dla mnie jest to również mały minusik. Sama budowa telefonu i wygląd całkiem fajny, to szkło mi się naprawdę podoba. Fakt, że się palcuje, trzeba nie mieć tłustych łapek i ogarniać to. Z tyłu oczywiście bardzo fajnie jak zwykle umieszczony czytnik linii papilarnych z logiem Motorola, jak on działa, to praktycznie prawie zawsze rozblokowuje. Teraz no nie jest to może takie jakieś turbo rozblokowanie, bo dotykam, widzicie, dopiero po jakim czasie ten ekran się rozświetla, więc trochę to trwa. Szkoda, ja wolę po prostu permanentną mega turbo szybkie odblokowanie, dotykasz, pyk, jesteś. Tu niestety musimy sobie troszeczkę poczekać. Oczywiście przyciski, aparaty, o których za chwilę, tutaj wiadomo, już wiecie z pierwszych wrażeń, jak można ogarnąć temat kart SIM. Przejdźmy do rzeczy, która jest z tyłu. Kolejna bateria, 4000 mAh. Jak wypada w teście baterii? Macie u mnie na kanale odnośnie samego ładowania. Spoko, jest ładowarka, w miarę też szybkie turbo power, co mi się podoba, czyli nam 30-40 minut i Wam fon
ogarnie się na parę godzin. Działanie telefonu około półtora dnia maksymalnie, no do dwóch, gdybyście naprawdę wszystko wyłączyli, co tylko się da, dałoby się to w jakiś tam sposób na pewno osiągnąć. Oczywiście wielkim plusem, że jest mini jack, że nie jesteśmy kastrowani z tego, tak jak w flagowych telefonach, na siłę musimy mieć słuchawki Bluetooth, co czasami irytuje, no niestety. No cóż, ktoś musi zarobić też na tych słuchawkach. Ekran delikatnie jakby zaokrąglony, z etui założonym, bardzo fajnie to wszystko się tutaj trzyma. Czujecie, nie czujecie jakiegoś takiego podwyższenia, spoko, fajnie, że płaski, no bo ekrany płaskie są fajne, inne rzeczy niekoniecznie, więc całkiem spoko. Dobra, przejdźmy, myślę, że do aparatów, to jest, myślę, że główny temat. No, mamy ich oczywiście tutaj aż praktycznie tyle, co widać, kółeczek minus jedno, czyli jest główny 48 megapikseli. Zresztą o aparatach mówiłem Wam tak naprawdę już w pierwszych wrażeniach, więc może nie będę powtarzał się, co który robi, jak to działa, ale przejdźmy sobie ogólnie do samych zdjęć, jak zdjęcia wychodzą na tym smartfonie. I powiem Wam, że mimo, że jest to tanie urządzenie, to ja byłem z zdjęć naprawdę zadowolony. Głębia kolorów, ostrość, szczegółowość, jak dla mnie za tą cenę jest akceptowana, a nawet akceptowalna z plusem, czyli wypada naprawdę całkiem fajnie. Jak wypadają filmy z tego smartfona, też możecie zobaczyć. Mniej więcej kilka ujęć Wam rzuciłem tutaj w trakcie. Co jest ważniejsze? Nocne zdjęcia. Myślałem, że wiecie, niedrogi smartfon i w nocy będzie robił te zdjęcia dość słabe. A tu moje zaskoczenie. Fakt, wiadomo, że wszelkie algorytmy odszumiania działają, ale jak sobie zrobiłem zdjęcie nieba u mnie, no to powiem Wam, że mi się to spodobało, jak za tą cenę naprawdę całkiem nieźle. Wiadomo, czym więcej światła, jak to zwykle w fotografii, zdjęcia są lepsze, więc no w nocy bez używania ustawień jakichś można to oczywiście zrobić jeszcze lepiej, czyli można sobie tutaj troszeczkę pomóc i zrobić, żeby te zdjęcia były lepsze, ale to oczywiście ja zawsze do filmów i celów filmowych robię te zdjęcia w automacie. Oczywiście te zdjęcia nocne, gdy sobie je powiększycie, no to już nie będą takie super, zobaczycie naprawdę małą jakby ostrość i szczegółowość, no ale coś kosztem czegoś. Macie coś w nocy, ale w dzień za to już jest zdecydowanie lepiej. Oczywiście zdjęcia z szerokiego kąta zawsze troszeczkę większe, lepiej wypadają te zdjęcia z głównej matrycy. Cóż dodać, nic mówiąc, oczywiście aplikacja Moto, jeżeli chodzi o robienie fotek, może jest, sorry, może nie chodziło mi o szerokie matrycy, tylko zooma tak naprawdę. Jeżeli chodzi o zrobienie fotek, no jest dosyć specyficzna. Tutaj macie powiększenie w taki oto sposób realizowane. Oczywiście są tryby też fajną, jest ten kolor spotowy, już nieraz Wam pokazywałem. Czyli możecie wybrać jakiś jeden kolor, a reszta, może sobie weźmiemy inny, a reszta kolorów danego zdjęcia zostanie wycięta. Teraz sobie widzicie, na przykład tutaj zostawiliśmy zieleń, ale zieleń też jest tutaj czymś, co mam tutaj na dole, więc tak to mniej więcej wycina, ale gdybyśmy wybrali może jakiś inny odcień, reszta będzie szara. No ciężko czasami w przypadku tego, co ja tutaj mam, to złapać, bo każda składowa też zawiera inne, ale zawsze fajnie to wychodziło. Mi się ten tryb podobał. No oczywiście parę innych rzeczy to sobie możecie porobić i się pobawić. No i dla kogo jest ten smartfon? Myślę, że to jest dobre pytanie na sam koniec tego filmu. Dobra opcja, jeżeli go w dobrej cenie znajdziecie. Nie jest może najszybszy na Snapdragonie 665, są lepsze opcje, na przykład Redmi Note 8T. Kwestia wizualna na pewno na plus dla Motorola, no bo nie da się ukryć, że te telefony są ładne. Mi one się podobają, w szczególności te rozwiązania właśnie samego tego czytnika, kamery, te gradienty z tyłu. No jest to fajne. Więc ogólnie w tym roku, przynajmniej przy G8 plusem, no małe, lekkie, moim zdaniem nie do końca takie dopracowanie, jeżeli chodzi o wydajność. Może jakieś aktualizacje to poprawią, bo inne urządzenia z podobnymi podzespołami wypadały lepiej, no Motka moim zdaniem troszeczkę gorzej. No i tuż, wiadomo, zdjęcia fajne, nocne, troszkę do poprawy, jeżeli chodzi o kwestię oczywiście, jeżeli chcecie sobie powiększać, w ogólnym rozrachunku jest ok, ale zawsze oczywiście mogło być lepiej na dzień, jeżeli chodzi o foty. Ja zastrzeżeń nie mam, za tą cenę jest jak najbardziej na tak. Bateria starcza dość długo, szybka ładowarka. No czyli jest trochę plusów, trochę minusów, jak to zwykle w każdym smartfonie. Chcecie coś więcej wiedzieć, piszcie w komentarzach, macie pytania. Oczywiście też Was tam odsyłam, macie playlistę odnośnie tego modelu, możecie zobaczyć więcej innych porównań. No i cóż, na dzisiaj tyle. Motorola Moto G8 z plusem. Z tej strony Ucek, trzymajcie się ciepło, hej!